Witam Was, Krzysztof i Rafał. Jesteśmy nad jeziorem Jeziorak i dzisiaj będziemy testować nowy wykrywacz Quest X10 Pro. Jest to w naszych rękach pierwszy model, który będziemy testować pod wodą i na lądzie. Model ten jest ulepszoną wersją wykrywacza Quest X10. Teraz jest w obudowie wodoodpornej. Zobaczymy, jak będzie się sprawował. Jak już wiecie z pierwszego filmiku, na prośbę Krzysztofa testowałem wykrywacz podwodny, to Krzysztof tam nazwę tego wykrywacza przypomni później. Dzisiaj będzie kontynuacja tych prób tego wykrywacza, no i też pierwsza zabawa z nowym modelem, który za chwilę zobaczycie. Tak wygląda nasz sprzęt. Rafał będzie nurkował z ekwipunkiem Quest X10 Pro, no i Amphibio Multi, który mi towarzyszy cały sezon. To co, my zaczynamy i pokażemy Wam, jak to wygląda. Trzymajcie kciuki. I właśnie nastąpi ta historyczna chwila. Pierwsze zanurzenie wykrywacza Quest X10 Pro w wodzie. Robimy to jako pierwsi w Polsce. Zobaczymy, czy wytrzyma pierwszą próbę. Zanurzyliśmy go pod wodę, przetestujemy, zobaczymy, czy wytrzyma. Firma Quest prowadziła nowy wodoodporny model detektora Quest Pro X10. No i dzisiaj za zadanie mamy przetestowanie tego wykrywacza pod wodą, jak i też na lądzie. Działać działa, zobaczcie, nic się nie stało, także testujemy go dalej, zobaczymy jego skuteczność. Rafał przymierza się do wykrywacza Quest X Pro, bo to on dzisiaj będzie z tym wykrywaczem chodził i też go będzie testował pod lustrem wody. Natomiast jeszcze taka ciekawostka, Quest X10 Pro ma taką specjalną przejściówkę, którą można używać montując ją i dołączając słuchawki z wejściem na małego jacka. Także jest to dobre rozwiązanie, natomiast my będziemy dzisiaj pracować właśnie bez tych słuchawek, bo no, po prostu nie mamy ich, nie wzięliśmy ze sobą. No jest tak. Pierwsze sygnały, kapsel. Łomża. Łomża. Także pomału też się przyzwyczaisz do tego ID, który pokazuje monitor, także będziesz wiedział precyzyjnie mniej więcej co jest pod cewką, bo akurat w Questie X10 Pro jest to dosyć dobrze rozwiązane, także szybko można się wyłączyć. Pod pomostem też się dużo znajduje. Tak. I chciałoby się powiedzieć, że w sumie najwięcej, bo między tymi szczelinami wszyscy gubią rzeczy, będąc na pomoście. Żelazo. Żelazko. Jakiś element żelazny. Element żelazny, elementem niepożądanym. Cóż my tu mamy oprócz skarbów pijackich, pirackich, czyli kapsli, łomża, tudzież inne. Zajrzymy do koszyka. Zajrzyjcie do koszyka. A, co tam wśród kamieni się przemyka? Obrączka. Pierścionek. Pierścionek. Zaręczynowy. Ładny, srebrny. Srebrny! A i też jest szkło. Także to na plaży miejskiej... Zawieszka, zobacz, brakuje czegoś. No może zawieszka, ale jest jakiś fragment biżuterii. No i szkło mamy, czyli ta dobra... dobra dodatkowa robota, którą na plaży można zrobić, bezpieczeństwo plażowiczów. Także Quest X10 Pro bardzo dobrze widzi srebro. Żywym przykładem jest tego znalezisko Rafała. Tak, tak, tak. Srebro też nazywane żywym, ale to w innym kontekście akurat. Rafał zostawił Questa X10 Pro dla mnie, bym ja dalej testował, a sam będzie wchodził teraz pod wodę. Tak, dzisiaj w kolejnej odsłonie chcemy Wam zaprezentować na podstawie znalezisk skuteczność tego wykrywacza. Oczywiście
Po zakończeniu prac też zrelacjonuję Wam, zaopiniuję warunki techniczne, jak się tym pracuje, wszystkie spostrzeżenia, uwagi, które mi się w czasie pracy nasuną. Będzie to dla Was taka wskazówka. No i zobaczymy też na podstawie znalezisk, jaka jest skuteczność i co potrafi ten mały, niepozorny, ale myślę, że skuteczny sprzęt. No to co, powodzenia, a ja idę na drugą część plaży i tam będę testował Quest X10 Pro. Proszę nie regulować odbiornika i się nie śmiać. Testujemy kolejne narzędzie do szybkiego pozyskiwania namierzonych przedmiotów pod wodą. Żeby nie wchodzić w koszta, stosujemy prowizorkę. Jeżeli ten patent się sprawdzi, przekujemy to na solidny, nierdzewny sprzęt. Do kopania nadal łopatka, która była ostatnio. Na razie metalowe sitko odstawiamy, spróbujemy poeksperymentować z przedmiotami lżejszymi, a równie skutecznymi, mam nadzieję. Zrobił nura pod wodę, wziął swoją skubę, a ja będę testował Questa X10 Pro, najnowszy nabytek. W ogóle hit, podejrzewam, sezonu, bo jeden z najtańszych wykrywaczy do szukania w wodzie. Ten model kosztuje w sprzedaży detalicznej 999 zł i jest wodoszczelny, można go zanurzać pod wodę do 3 metrów, czyli bardzo fajne rozwiązanie. No a sam wykrywacz lekki, praktyczny, do tego czuły. No zobaczymy, jak się będzie sprawował w wodzie. Wszystko działa, sprawne. Odpalimy go tylko. No i co? Zaczniemy szukać, bo czas goni. I jest 2 złote. Piękne, ładne. Także wykrywacz metali Quest X10 Pro ładnie widzi monety. Tym razem dwuzłotówka wpadła. No co, co, szukamy dalej. Brodząc w wodzie z wykrywaczem metali Quest X10 Pro, od razu pokazuje nam, że ta wąska, smukła cewka nie stawia dużego oporu i możemy sobie swobodnie przemiatać, czyli to jest duży atut. Natomiast jak wiecie, wielokrotnie się wypowiadałem, jestem i tak zwolennikiem małych cewek, snajperek do szukania w wodzie, bo wtedy można precyzyjnie wypunktować jakiś przedmiot, a w wodzie no niestety wyciągnięcie czy namierzenie już później to jest no, troszkę cięższą sprawą. To nie jest poszukiwanie na lądzie, to jest woda, jest opór, trzeba skoordynować sygnał pod cewką z sitem. Także tutaj fajne rozwiązanie, mała cewka, sprawuje to się idealnie. No i ta wodoodporność, cały czas to chcę pokazać, bo to jest atut tego modelu wykrywacza. Udało się producentom, do tego bardzo tani. Jaka skuteczność? No to próbujemy. Wykrywacz pracuje na 8 kHz. Także też jest i trochę czuły, i głęboki. Natomiast tej głębokości na plażach nie trzeba. Tutaj się liczy jakby ta wodoodporność właśnie, no i czułość. A oto co się ujawniło w wodzie. Piękna, srebrna zawieszka. Zobaczcie, cudo. Piękna. Ktoś płakał jak gubił. Jednak to jest do oddania, bo są jakieś inicjały, odczytamy, jeżeli ktoś się zgłosi, to jak najbardziej tą zawieszkę oddam. Także Quest X10 Pro widzi takie srebrne zawieszki i tego typu cienkie łańcuszki.
O, tu czuję, jak coś trze cewką, jakieś żelazko pewnie, czyli takich sygnałów nie kopiemy i idziemy sobie dalej, głębiej. Plaża niesamowicie zaśmiecona. O, tu sygnał właściwy, zaraz sobie go wykopiemy, zobaczymy, co to jest. A tym razem kapselek przyrdzewiały, sygnał taki był jak na kolor. Trochę się zmyliłem, ale no i tak trzeba było to wykopać. Także kapselek. No i udało się wyciągnąć srebrny pierścionek, bardziej dziecięcy, bo mały. Natomiast tu też cały czas widać Quest X10 Pro sobie świetnie radzi w wodzie. Akurat tutaj w linii brzegowej to znalazłem. Nie miałem jakiegoś większego problemu, żeby to sitem wytargać, no ale jest fajnie. Także Quest X10 Pro bardzo dobrze się sprawuje. Jestem Questikiem X10 Pro, a Rafał wyszedł z wody. Tak. I pewnie nam się pochwali czymś. Dobrze, że nie wszedłem z siebie i nie stanąłem obok, ale z wody wyszedłem. Droga pełna, ale patrzcie na to. Cóż to może być, patrzcie. Widzicie te dwa kształty? Dwa kształty, dwa krążki. Zapowiada się nieźle. Także czekamy. Emocje są duże, niesamowite. Najpierw zobaczymy butelkę. No i mamy tutaj już Rafała przy pomostku, który będzie prezentował swoje skarby. Z butelczyny po mleku. Dzisiaj ustawiliśmy na skuteczność i dzięki już jako tak opanowanej technice nie odpuściłem żadnego sygnału. A więc w tym samym czasie nurkowym co ostatnio, zobaczcie, ile więcej udało mi się pozyskać przedmiotów. Jak obejrzycie pierwszy filmik, to będziecie mogli porównać ilość tego, zobaczcie. A ile siedziałeś w wodzie? Z 30 minut, nie? Ja gdzieś też na pewno tak chodziłem. No, odseparujemy teraz, bo są tutaj monetki. Jak widzicie, same skarby pijackie. Pijackie, tak, kapsle. Ale mamy też... Teraz nam się skończy miejsce, ażeby nie powpadało z powrotem. Ale już mamy, pojawiają się pierwsze monetki, spinki, elementy dziecięcej biżuterii. Jest i dwójaczek. Niech to będzie naszym mottem. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Mamy kolejną monetę. Jeszcze dwie. Oczywiście przeważają kapsle, no bo tego, jak wiecie, czyli śmieci zawsze wszędzie najwięcej. No niestety. Ale lubimy śmiecić. Wybieramy kolejne. Nie liczyłem tych kapsli, ale jest ich kilkadziesiąt. Bardzo duża ilość. Tak. I to mówię, czas poszukiwań w wodzie, pod wodą, 30 minut gdzieś, plus minus. Tak, słuchajcie, no całe ostatnie kapsle i zostają nam już te, zostają nam kolorki. Zobaczcie, jaka jest wielkość, drut aluminiowy, malutki, gruby, łyżka alpaka, bo czuć na, o, będzie się znowu poszukać. Zobaczcie, po wielkości tych przedmiotów, jaka jest czułość tego wykrywacza. Aha, przepraszam was, to jeszcze nie wszystko. Uwaga. Są przedmioty, które mi do tej butelki nie chciały wejść. No to zauważyłem to w ramach sprzątania.
zabrałem. Wypadek. Nie wiem, co to jest. Może ktoś z Was rozpozna i podpowie w komentarzu. Jakiegoś. Ktoś tam jeszcze wypadło. Stworzywa, ale elementy mocowania są metalowe. Tak, taki jeszcze wypadł mi z kieszeni, się schyliłem. Ale jest jeszcze magiczna rękawica, słuchajcie. Wiem tylko tyle, że to są dwie obrączki, ale jakie, nie wiem. Wyciągniemy pierwszą. Słuchajcie, jest grawer. Jest grawer. Na zawsze. Proszę bardzo, ja nie wiem, czy kamera wyostrzy, czy widać. Jest próba, widzę próbę, także prawdopodobnie będzie to sreberko. I druga, mniejsza. No, panie, tego nie pomalujesz, to amelinium. Biżuteria odpustowa, albo jakiś... Tak, biżuteria odpustowa, dziecięca. Także mamy też pierwszą biżuterię, na pewno srebrną. Później w domu obejrzymy, co to za próba jest. Tak, jest wyraźnie próba. Na zawsze. Chcieliśmy podziękować Wam za to, że obejrzeliście filmik do końca. Także zapraszamy do oglądania następnych filmików. Żegna Was Rafał i Krzysztof. Do zobaczenia. Cześć.